Okej, zapowiada się na długą wycieczkę tej magii. W rurach zatem zabijmy jeszcze jego. Hello. Wow. Naprawdę, spodziewałem się, że chociaż będzie próbować wymachiwać się bronią. Nie, ten sam miecz, okej. Zobaczmy, o czym dyskutują. O, kobiecie grozisz? O, ty jeden. Niedobry. Nie jesteś dżentelmenem. Au, 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 kurde. Wstawaj, Kevin. Tu chamidło groziło kobiecie. Honor damy. Ups. Zaraz będzie honor martwej. Dobra. Fair enough. No i po wszystkim. Następnym razem muszę bardziej liczyć wrogów. Nie dziękuj, naprawdę nie dziękuj. Czyli jak zauważacie, to jest kolejny element steampunkowy w Bloatomen 2, ponieważ mają stację, która najwidoczniej służy do transportu. Niestety nie widać żadnych pociągów. No ale zakładamy, że jeśli jest stacja, to i na pewno jest coś w rodzaju pociągu, tramwaju bądź metra. No subway to raczej właśnie metro. Rury. Okej, okay, Kane, skok, skok. Ah, screw it. Schrzanił sprawę. Dobra, ta scenka była dziwna i raczej niczemu nie służyła. Okej, okay, tutaj co musimy zrobić, to wymienić jeden z tych... Wymienić albo znowu włączyć jeden z tych, nie wiem co to jest, skrzynka energetyczna. Powiedzmy bezpiecznik albo korek. Właśnie, musimy wymienić korek. Ups, nie ten klawisz. Korek musimy wymienić. Tak, tu jest już dobrze, ponieważ ta energia odpłynie do tego przełącznika. Czyli możemy wybrać sobie spokojnie stąd. Te drzwi powinny się zamknąć. Oj, nie ten klawisz. Ok. O, długa droga. W porządku, jeszcze w bok. Teraz przesunąć tego. I aktywujemy. To było bardzo proste. Zobaczmy teraz, gdzie jesteśmy. W obszarze pracowników wymachujących maczugami. No, znowu hasło. Niestety. Groźba nie działa. Oho, blokujesz się. Spoko. Oj no. Serio? Oh yeah.
Chyba jakiś nowy rodzaj, czy nie? A może po prostu inny model. Tak w zasadzie to dosyć... dosyć dziwnie wyglądają jak na bandytów, ponieważ raczej bandyta chciałby pozostawać w cieniu. A ich tatuaże, ich... no głównie właśnie wygląd aż krzyczy, tak, jesteśmy źli, rabujemy ludzi. Wow. Ach, niech to. Przebił mnie mieczem. Nie. Uff, ledwo co. Dobra, ty jesteś mądrzejszy od tych wszystkich trzech kolegów, których zabiłem wcześniej. To ci trzeba przyznać. I mój miecz prawie się rozwalił. Dobra, potrzebujemy hasła od posłańca, który czeka na nas... gdzieś w pobliżu magazynu bodaj. Wow. Co my tu mamy? Okej. A, czyli to jest droga... Dobra, to był jakiś skrót. W porządku. Tak, zobaczmy, gdzie ten posłaniec może być. O, tutaj, okej. Okay. Nawet go nie zauważyłem. Najwidoczniej porwali swój własny interes. Victory News. Gazety. Whatever do you mean? Never mind. You're looking for sanctuary then. Correct. It's hidden under the Blue Lady shop in the eastern part of the district. The guards have blocked most of the streets tonight, so it won't be easy getting there. The rooftops, back alleys, and even the sewers are friends to those that wish to avoid attention. However, those that inhabit them may not be friends to you. First thing you'll have to do is to get past the gate man down that alley. Give him the password Evernight. He'll let you through. My thanks. Okay, Evernight. Każda noc. Najpierw zabijmy tego pana. Ponieważ nie widzę sensu, dla którego miałbym tego nie robić. Stawaj. O, ty jesteś tak słodko głupi. Chyba nawet to polubię. O, właśnie, mam jeszcze jedno pytanie. Sprzedaj rycerza niepokalanej! A, czy ktoś z was jeszcze pamięta te stare... Znaczy, teraz nie jestem pewien, czy jeszcze są w sprzedaży te kościelne gazetki typu... Rycerz niepokalanej, bądź... No, właśnie tego rycerza niepokalanej znam. No, było śmieszne. Okej, ciebie nie zabiję, ponieważ najwidoczniej chronisz ruch oporu wampirów. I odłożyłeś swoich kolegów na małą przekąskę dla mnie. Dzięki. Właściwie trochę nie rozumiem sensu trzymania tych ludzi, ponieważ nie odnawiają oni wcale tak dużo zdrowia dla Kaina. Nie dają także jakichś wielkich wartości w doświadczeniu. Czyli praktycznie poza nawiązaniem do części pierwszej to nie ma zbytniego sensu umieszczanie ich w grze. No cóż, moving on. Drabiną. Już widzimy, co trzeba zrobić, a mianowicie skok. O, piękna skrzynka. Skrzynka oraz największy puchar, jaki widziałem.
A po prostu to może jakaś czara ognia. Nie wiem. Czara ognia w Bloatomen 2. No, to wygląda bardzo przekonująco. Gęsta mgła brak. Okej.